Szanowni Państwo, nazywam się Rafał Rozpala, kandyduję na wójta gminy Jadów. Powoli dobiega końca kampania przedwyborcza. Tyle, ile udało nam się obejść. Myślę, że dotarliśmy w wiele różnych miejsc. Ja i moi radni staraliśmy się z Państwem rozmawiać. Te wszystkie uwagi oczywiście będziemy wykorzystywać. Jeżeli chodzi o te pomysły, nasz program wyborczy, który chcemy zrealizować, który dotarł do Państwa czy w ulotce, czy poprzez te nagrania w internecie, jeszcze raz podtrzymuję go, że on jest realny. Nie jest to program wyssany z palca, nie są to jakieś gruszki na wierzbie, tylko rzeczywiście to, co jest nam potrzebne. Będziemy się starali tak podejść do tych poszczególnych obietnic, żeby realizować je wszystkie, żebyście Państwo potem też nie mieli pretensji, że jest ta realizowana wcześniej, a tamta później. Naszym celem jest też, żeby po realizacji tego programu, tego, co zostało w tej chwili zapisane, co zostało powiedziane, szukać innych, nowych rozwiązań. Myśleć o tym, co byśmy chcieli robić, jak byśmy chcieli dalej gminą Jadów kierować. Jeżeli chodzi o pewne informacje, które się pojawiają, że ja czy moi radni będziemy wykluczać któreś miejscowości, nie będziemy tam inwestować z różnych przyczyn, tak jak plotki tutaj jakieś dochodzą do nas, dementuję je. Tak absolutnie nie będzie. My nie chcemy nikogo dyskryminować. Chcemy wszędzie, tam gdzie są takie potrzeby, gdzie ludzie tego potrzebują, inwestować. Wychodzić naprzeciw mieszkańcom i dawać im szansę, żeby też decydowali w ich miejscowościach, co chcą robić. Na pewno tutaj będzie pomocny fundusz sołecki, który zwiększymy o 100%, ale też inne możliwości, które w naszej gminie są. Będziemy w ogóle, tak jak kiedyś już powiedziałem, starali się z Państwem planować to, co gmina ma robić. Nie z nami samymi, tylko my we własnym gronie i my jako ta elita, która tutaj jest, ale rzeczywiście z poszczególnymi mieszkańcami, z poszczególnymi miejscowościami. Chciałbym też powiedzieć, że kampania, która w tej chwili była prowadzona, przynajmniej ja to tak odczuwam, była bardzo brudna i nie mam może jakichś wielkich pretensji, tak? Ponieważ wiadomo, że człowiek startuje i się poddaje temu osądowi, ale nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się niszczenia tych moich plakatów, banerów, zamalowywania ich. Jest to jakaś nauczka na przyszłość. Dla nas wszystkich, jak należy się nastawiać do prowadzenia kampanii, że trzeba mieć jednak tą skórę jak słoń i te wszystkie ciosy, które w nas uderzają, przyjmować. Myślę, że na przyszłość wyciągnę też z tego wnioski, będę się starał w lepszy sposób, rozsądniejszy postępować i działać na rzecz tutaj naszej gminy, na rzecz gminy Jadów i wszystkich jej mieszkańców. Szanowni Państwo, jeszcze raz proszę Państwa o pójście na wybory. To Państwo zdecydujecie, jaka będzie przyszłość naszej gminy, jak to ma wyglądać, co tutaj ma się dziać. To w Waszych rękach jest decyzja. Jeżeli zaufacie nam, zaufacie mi, moim kandydatom na radnych, gwarantuję Wam, że będzie gmina się rozwijała, że będzie następował jej rozwój. Dziękuję wszystkim za dobre słowo, za to, że wspieraliście mnie w różnych momentach tej kampanii, że byliście z nami też przy różnych atakach, które nas spotykały. Będziemy o tym pamiętać. Będziemy starali się okazywać wdzięczność wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierają nas, wspierają gminę Jadów i mają pomysły, jak ona się ma rozwijać. Wszystkich też zachęcamy do kontaktu z nami. My nikogo nie wykluczamy. Każdy, kto chce do nas przyjść i każdy, kto chce w jakiś sposób powiedzieć nam, że to będzie lepiej, że nie róbcie tak, zróbcie tak, będzie wysłuchany. I będziemy się starali z ludźmi rozmawiać i decydować wspólnie razem o przyszłości gminy i o tym, jak ona ma wyglądać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Zapraszam wszystkich na wybory. Oddajcie na nas głos, nie zawiedziecie się na nas. Dziękuję bardzo.